Prawo w Wyższej Szkole Bankowej to kierunek, który posiada wieloletnią tradycję. Co roku siatki programowe dostosowywane są do bieżących potrzeb rynku usług prawniczych. Organizowane są szkolenia i praktyki dla studentów, a w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej i projektów unijnych organizowane są dodatkowe szkolenia i kursy, które poszerzają kompetencje naszych studentów. Adwokat to zawód, który ma służyć człowiekowi, który ma człowiekowi pomóc. Każda osoba, która przychodzi do adwokata, pobierze swoje najważniejsze sprawy w jego ręce. Koleżanka pianistka mówi, że talent to jest 5%, reszta to jest ciężka praca. Nikt nie stanie się dobrym prawnikiem sam z siebie. Doświadczenie student WSB może uzyskać poprzez swoich wykładowców, którzy są praktykami. I to jest dla mnie kluczowe. Dzięki tym studiom było dużo łatwiej znaleźć mi pracę, a także wynegocjować lepszą stawkę. Absolwenci WSB, z którymi współpracuję tutaj na co dzień w kancelarii, są bardzo ambitni, zawsze zależy im na najwyższych notach i stanowią nieocenioną pomoc w mojej codziennej pracy. Magister prawa może znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej, samorządowej, może być radcą prawnym, może specjalizować się w procesach, w obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Po studiach marzę o tym, aby przystąpić do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, a w późniejszym okresie założyć swoją własną kancelarię adwokacką. Kierunek prawo w biznesie powstał w odpowiedzi na wyraźne zapotrzebowanie pracodawców, którzy poszukują pracowników posiadających wiedzę z tych obszarów prawa, które są istotne z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej, a jednocześnie posiadają umiejętności z zakresu ekonomii, finansów czy też zarządzania. Należy pamiętać, że w obecnych czasach prawnicy potrzebni są w każdej dużej korporacji. Absolwenci prawa w biznesie będą przygotowani w ten sposób, aby rozwiązać konkretne problemy związane z funkcjonowaniem firmy. Studiowanie prawa w biznesie i prawa to nie tylko obecność fizyczna w szkole, ale także możliwość korzystania z takich programów jak Lex, Legalis, elektronicznego dostępu do książek, czy możliwości zdalnego rozwiązywania case'ów prawnych, które przygotowują wykładowcy. Studenci mają możliwość analizowania dotychczas wydanych orzeczeń sądowych, uczestniczenia w debatach oksfordzkich, w grach dydaktycznych czy symulowanych rozprawach. Kiedyś Thomas Edison powiedział, że jeżeli w życiu robi się to, co się kocha, to się nigdy nie pracuje. Ja również polecam to moim studentom, aby zająć się w życiu swoją pasją.